Roxana Węgiel odrzuciła ofertę TVP. Wyjawiła, dlaczego podjęła taką decyzję. Roxana Węgiel popularność zdobyła za sprawą programu The Voice Kids i konkursu piosenki Eurowizja Junior. Nic dziwnego, że przez lata uchodziła za prawdziwą wizytówkę TVP, która uważała młodą gwiazdę za doskonałą wizytówkę. Okazuje się, że z czasem relacje gwiazdy i stacji uległy nieco oziębieniu, a młoda wokalistka postanowiła podziękować Telewizji Polskiej za współpracę. Dlaczego? Roxana Węgiel podziękowała TVP. Dostała wyjątkową propozycję. W najnowszym wywiadzie, którego gwiazda udzieliła portalowi, artystka wyznała, że niektóre aspekty współpracy przekreśliły dla niej możliwość podpisania umowy z publicznym nadawcą. Co więcej, gwiazda zaznaczyła, że jeśli w przyszłości zdecyduje się na występ wspomniany w wywiadzie, odbędzie się to wyłącznie na jej warunkach. Roxana Węgiel, choć ma zaledwie 19 lat, jest obecnie jedną z największych gwiazd w Polsce. Jakby tego było mało, artystka jest wszechstronnie uzdolniona, czego dowodzi, zachwycając swoimi ruchami w programie Tańca z Gwiazdami. Młoda gwiazda odnosi sukces za sukcesem i nikogo nie powinno dziwić, że jej wymagania wobec partnerów biznesowych stale rosną. Roxana Węgiel dostała propozycję występu na Eurowizji. Odmówiła TVP. W rozmowie z portalem pomponik.pl Roxana Węgiel wyjaśniła, że jakiś czas temu odrzuciła ofertę TVP, które zaproponowało jej występ podczas Eurowizji. Gwiazda miała zaledwie 16 lat, ale mogła już wtedy wziąć udział w dorosłej edycji. Roxana Węgiel zaznaczyła, że aby wystartować, musiałaby mieć idealną piosenkę. Nie czułam się na to gotowa, ja w wywiadach wiele razy wspominałam, że muszę mieć świetną piosenkę i wtedy mogę startować w Eurowizji dorosłej. Ale to musi być naprawdę piosenka, która mnie niesamowicie poruszy, powiedziała wokalista. Młoda wokalistka odrzuciła propozycję TVP. Wyjaśniła, co było z nią nie tak. Mimo że dostała propozycję, to uznała, że nie widziała w niej siebie, co dla niej było kluczowe. Zdradziła, że nie podobało jej się w niej w zasadzie wszystko, ale przede wszystkim nie mogła też się w nim wykazać, na czym szczególnie jej zależało. Jeśli jednak znajdzie odpowiedni kawałek, nie wyklucza, że w przyszłości spróbuje swoich sił w dorosłym konkursie. Co ciekawe, zdaniem internautów wspomnianym utworem, który postanowiła Roxana Węgiel odrzucić, miało być Verride, z którym na Eurowizji zaprezentował się Rafał Brzozowski. Decyzja Roxany Węgiel o odrzuceniu oferty TVP i jej szczera wypowiedź w rozmowie z Pomponikiem pokazują, że młoda gwiazda ma głowę na karku i jasno określone zasady, którymi się kieruje w swojej karierze. Gratulujemy!